Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Słuchamy dzisiaj dobrej nowiny ogłoszonej nam przez świętego Piotra w domu Korneliusza, rzymskiego oficera w Cezarei Nadmorskiej. Ta dobra nowina jest wedle nakazu Jezusa, który Piotr przypomina, nie tylko przez Niego ogłoszona, ale też poświadczona. Jest ogromnie ważne. Ten przekaz Piotra jest z jednej strony głoszeniem, ale z drugiej strony jest też świadectwem, bo tak jemu i apostołom nakazał Pan. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo. Jedna rzecz to jest głosić, a druga rzecz to jest zaświadczyć. Świadczy ten, który pokazuje sobą, ten jest świadkiem, który pokazuje sobą, nie tylko wypowiada słowa, ale treść pokazuje swoim własnym życiem, swoją własną postawą. Jaka jest ta dobra nowina, którą Piotr nam dzisiaj głosi w niedzielę Zmartwychwstania? On nam rozkazał ogłosić i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. To jest ta dobra nowina dnia dzisiejszego, że Bóg ustanowił Chrystusa sędzią żywych i umarłych. Nie wiem, czyście się takiej dobrej nowiny spodziewali tej niedzieli. Że Chrystus jest naszym sędzią. Zobaczcie, Piotr nie mówi tylko o tym, że Pan Jezus wyszedł z grobu, tylko mówi o tym, jakie to ma znaczenie dla nas.
jakie to przynosi konsekwencje w naszym życiu, co to dla nas znaczy, że Jezus Chrystus żyje. I powtarzam, tą dobrą nowiną jest to, że ten, który został przez Ojca wskrzeszony, został przez Niego uczyniony sędzią żywych i umarłych. Czy to jest dobra nowina? Tak, to jest niesłychanie dobra nowina, że to właśnie On jest sędzią żywych i umarłych. Bardzo łatwo mi sobie jest wyobrazić znacznie gorszą nowinę, że na przykład ja miałbym być sędzią żywych i umarłych. Albo że ktokolwiek z was miałby być sędzią kogokolwiek. To by była straszna nowina, gdybyśmy byli powołani do tego, żeby być sędziami w stosunku do siebie. Dobra nowina polega na tym, że to właśnie Jego, Jezusa Chrystusa, Bóg ustanowił sędzią żywych i umarłych. W jaki sposób On wykonuje sąd? Piotr mówi o tym w następnym zdaniu. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto jakiego mamy sędziego. Takiego, który odpuszcza grzechy. W taki sposób widzi swoją misję sędziowską. Jako tego, który odpuszcza grzechy. Mało tego odpuszcza. O czym mówiliśmy przez ostatnie 3 dni, a właściwie przez cały ten post, który przeżyliśmy. Mówiliśmy o tym, że On bierze na siebie nasze grzechy. Bierze na siebie nasze winy i w ten sposób je nam odpuszcza. Że je bierze na siebie. Kiedy Piotr o tym mówi, to możemy tylko przez chwilę próbować wczuć się w jego emocje. Bo Piotr w tych dniach został przez Jezusa Chrystusa głęboko osądzony. Bo nad Piotrem się okazał sąd Boży. Piotr rzeczywiście w te 3 ostatnie dni został osądzony jak mało kiedy. Piotr, który się Jezusa wyparł 3-krotnie. Piotr, który zapewniał Jezusa w wieczerniku, choćby wszyscy cię zostawili, ja nie, życie moje oddam za siebie. Nie. Potem wystarczyła służąca. Ty byłeś jednym z jego uczniów. Kobieto, nie wiem, o czym mówisz. Dzisiaj myślałem o tym rano, jak to jest, że Jan biegnie pierwszy do grobu. A jak Piotr ma biec pierwszy do grobu, jak on nie wie, gdzie ten grób jest? Jan biegł pierwszy, bo Jan był przy grobie, bo Jan był na Golgocie, bo Jan pochował Jezusa z Nikodemem, z Józefem, z Marią Magdaleną. Jan wie, gdzie biec, a Piotr w ten poranek jest biednym bidakiem, który nawet nie wie, w którą stronę iść. I musi tego Jana przepuścić przed sobą, bo inaczej nie trafi do tego grobu. Już w samej tej drodze Piotr ma przed oczami wszystkie swoje grzechy ostatnich dni i swoje tchórzostwo, i swoją pychę, i swoje gołomóstwo. Wszystko ma przed oczami. Ale między tamtym Piotrem
z poranka zmartwychwstania, a tym Piotrem, którego słuchamy u Korneliusza w Cezarei, jest jeszcze jedno niesłychane wydarzenie, a właściwie dwa. Pierwsze z niedzieli zmartwychwstania, ale z wieczoru. Kiedy Jezus do nich przyszedł w wieczerniku, powiedział im: pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A potem jest następne spotkanie nad Jeziorem Galilejskim. Czy ty mnie kochasz? Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Czy ty mnie kochasz? Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Po raz trzeci, tak jak się trzy razy go zaparł, po raz trzeci, czy ty mnie kochasz? Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Paś owce moje. To jest przebaczenie. To jest przebaczenie. Jezus nie ogłosił Piotrowi przebaczenia: ja cię rozgrzeszam, idź do domu. Jezus odpuścił Piotrowi w ten sposób, że mu zlecił zadanie, że mu pokazał: potrzebuję ciebie. Masz prowadzić ten kościół. Weź odpowiedzialność za moją trzodę. Dlatego jak Piotr mówi do Korneliusza, że Bóg Jezusa ustanowił sędzią żywych i umarłych, to Piotr wie, jaka w tym jest dobra nowina. On wie, jak został osądzony przez Jezusa, jak został rozgrzeszony, jak został oczyszczony i jak został zaproszony. Jak mu Jezus pokazał, ile w nim jest dobra, które tylko trzeba wydobyć na wierzch. Ile w nim jest odpowiedzialności, ile w nim jest miłości, ile w nim jest męstwa. Jezus to wszystko w nim widział. Nawet wtedy, kiedy Piotr nie miał prawa widzieć tego w sobie. Więc to, co Piotr mówi, ma głęboki walor świadectwa. I zaświadcza to jeszcze w jeden sposób. Mianowicie swoim podejściem do Korneliusza. My słuchamy tej historii spokojnie, bo słyszymy imię Korneliusz, imię jak wszystkie inne. To nie jest imię jak wszystkie inne. Korneliusz był oficerem rzymskiej armii. Korneliusz był okupantem. Korneliusz był człowiekiem, do którego Piotr sam z siebie nigdy by nie poszedł. Ale jeśli on ma ogłaszać dobrą nowinę w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił sędzią, to musi przyjąć Jezusowy osąd Korneliusza za swój. Jak wrócicie do domu, dzisiaj jest dużo czasu, mam nadzieję, otwórzcie sobie 10 rozdział Dziejów Apostolskich i przeczytajcie, jak żyjący, właśnie zmartwychwstały Jezus pouczył Piotra o tym, kim jest Korneliusz. Kiedy mu powiedział: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Dla Piotra, religijnego Żyda, Korneliusz, poganin, agresor,
był nieczysty. Nie rozmawiasz z takim człowiekiem, nie wchodzisz do jego domu. Piotrowi to dyktowała nawet jego pobożność. Ale nie zmartwychwstały Jezus. Zmartwychwstały Jezus, który jest większy niż nasza pobożność, większy niż nasza religijność, większy niż wszystkie nasze super pobożne argumenty. Ten Jezus zmartwychwstały staje i mówi: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. I to pójście Piotra do Korneliusza, to jest świadectwo. To jest świadectwo dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który jest sędzią żywych i umarłych. On jest sędzią. Nie ja. Nie ja. Bardzo wam wszystkim życzę, sobie też tego bardzo życzę. Czytałem dzisiaj ten tekst rano przed Najświętszym Sakramentem, który wystawiłem na ołtarzu. Zamykałem oczy i myślałem o tym, ile mi Bóg wybaczył w życiu. Ile mi wybaczył zmartwychwstały Pan. Pomyślcie o tym przy wieczornej modlitwie. Ile wam wybaczył zmartwychwstały Pan. W jaki sposób was osądzał? Pomyślcie, czy się wam mogło w życiu zdarzyć coś lepszego, niż mieć takiego sędziego. A potem spróbujcie chociaż w myślach zmienić swoje sądy w stosunku do ludzi, których odrzucacie, których uważacie za niewartych rozmowy, których uważacie za takich, do których domu się nie wchodzi, których traktujecie jak nieczystość. Pomyślcie, czy zmartwychwstały Jezus nie mówi wam tego, co powiedział Szymonowi. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Czyli zobacz moje działanie także w ich życiu. Zanim żeś do nich poszedł, to ja w ich życiu działam. Zobacz, zobacz. Myślę, że te dwa doświadczenia, to znaczy uświadomienie sobie, ile Bóg mi wybaczył, i to drugie, poddanie się Jego osądowi w stosunku do tych, którzy wokół nas żyją, jakoś nas otaczają, bliżej, dalej. Te dwa doświadczenia sprawią, że będziemy mogli usłyszeć to polecenie Jezusa. Idźcie i ogłoście, i idźcie i zaświadczcie. Ogłoście i zaświadczcie, że Jezus Chrystus powstał z martwych. Amen. Amen.